Cześć kochani, tak jak widzicie, znowu jestem bez makijażu, mam na sobie tylko brwi. Wiem, zawsze pokazuję wam się przed nagraniami taka brzydka, później jest transformacja, także tak będzie też dziś. I tak jak się domyślacie po tytule dzisiejszego filmiku, dzisiaj zrobię makijaż tylko marką Make Up Revolution, także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego wyjdzie, to koniecznie ze mną zostańcie. I tak moi drodzy, Make Up Revolution wysyła mi regularnie ogromne paczki. Ja przez jakiś czas nie testowałam tej marki na moim kanale, ponieważ postanowiłam, że dam wam trochę od niej odpocząć. Były takie głosy, że ciągle Make Up Revolution, chociaż ja tak nie uważałam, ale mimo wszystko stwierdziłam, że teraz dam temu wszystkiemu odpocząć. Ale moi drodzy, zebrało mi się tyle kosmetyków, że to aż grzech, żeby ich tutaj nie przetestować i nie zrobić makijażu jedną marką, także dzisiaj będzie tylko Make Up Revolution, skupimy się zarówno na Revolution Pro, jak również na tych innych liniach, także myślę, że będzie ciekawie. I zacznę od bazy. Dzisiejszą moją bazą będzie Pore Blur. Mam nadzieję, że da mi takie wygładzenie porów, jak ta moja ulubiona baza z Fenty Beauty. To za chwilę zobaczymy. Ta jest gęstsza, taka ewidentnie wypełniająca pory. Coś w stylu Benefit Professional. Nałożę ją na twarz. Szczególnie tutaj na te moje pory. W odczuciu ewidentnie przypomina mi tę bazę z Benefitu bądź bazę z NYXa Pore Filler, także myślę, że będzie działała na podobnej zasadzie. Teraz czas na podkład. Dostałam niedawno taką nowość. Jest to Revolution Pro Full Cover w odcieniu F1. Sprawdzałam te kolory, oczywiście dostałam mnóstwo innych odcieni, ale F1 będzie chyba dla mnie najlepszy, ponieważ teraz jestem bardzo jasna, nie mam na sobie ani odrobinki samoopalacza. I jestem ciekawa tego podkładu, tego Full Cover, ponieważ ja nie mam teraz jakichś wielkich problemów, ale mimo wszystko jakieś zaczerwienienia na mojej twarzy że się pojawiają, także jestem ciekawa, jak ten podkład sobie z tym poradzi. Tak jak wiecie, dosyć ciężko jest zrobić przyjazną twarzy formułę podkładu mocno kryjącego, także mam nadzieję, że nie będzie ani zbyt tłusty, ani zbyt suchy i że będzie się przede wszystkim dobrze utrzymywał. Mam jeszcze coś takiego, Revolution Pro Foundation Mixer i jest to odcień Illuminating, ponieważ są i rozjaśniające, i przyciemniające, oraz takie rozświetlające. I mam ochotę nałożyć go już teraz na twarz, żeby trochę ją rozświetlić, bo nie wiem, jak bardzo matujący będzie ten podkład, a też nie chcę bezpośrednio mieszać tych kropelek z podkładem, bo nie chcę zmniejszać jego krycia. Także już na tym etapie na tę bazę wypełniającą pory nałożę odrobinkę tego rozświetlającego cuda. Widać to szczególnie po czole, że jest mocno rozświetlone, chociaż to nie jest ani brokat, ani jakaś intensywna perła. Bardziej określiłabym to jako po prostu zdrowy blask. Także teraz już kończę gadanie o bazach, rozświetlaczach. Przechodzimy do podkładu, to jest F1. Tutaj mam odrobinę żelu do brwi, nie zmyłam tego, sorry. Jestem takim brudasem. I to jest kolor F1, chyba najjaśniejszy. Więc wcale, zobaczcie, nie jest też aż tak jakoś skrajnie jasny. Myślę, że ten kolor będzie dla mnie idealny, ewentualnie no może leciutko zbyt ciemny, ale to jeszcze do ogrania. Nie, myślę, że będzie spoko. No, na razie widzę, że krycie już po kilku dotknięciach gąbeczką twarzy jest dosyć przyzwoite. Też ta konsystencja na pierwszy rzut oka wydaje mi się całkiem przyjazna. Na pewno nie jest to podkład suchy. Bardziej powiedziałabym, że rozkłada się jak krem. Krycie jest dosyć mocne, ale czy jest to full, total cover, to nie byłabym tego taka pewna. Bo tak jak widzicie, nie mam jakichś ogromnych zmian teraz na twarzy. I on sobie w miarę radzi, fajnie przykrywa zaczerwienienia. Ale w momencie, gdybym miała jakieś aktywne krostki, to mogłoby być gorzej. Ale pamiętajcie o tym, że wyznacznikiem tego, czy podkład jest dobry i ma dobre krycie, nie do końca jest to, czy dobrze radzi sobie z przykrywaniem takich krostek, mocnych zaczerwienień. Od tego mamy korektory, moi drodzy, więc lepiej czasami nałożyć mniej podkładu na twarz i wyrównać koloryt, jakieś poprzykrywać się dodatkowe krostki właśnie korektorem, niż obciążać sobie twarz dwoma czy trzema warstwami podkładu dla pełnego krycia.
Okej, moi drodzy, zatrzymam się na jednej warstwie tego podkładu, nie będę odwalać, ponieważ boję się, że po prostu będzie tego podkładu na mojej twarzy zbyt dużo. Na ten moment bardzo mi się podoba efekt, jaki uzyskałam. Jest to krycie widoczne, zresztą już widzę w podglądzie, że jestem mocno wyblurowana. Ta twarz jest wygładzona i ujednolicona, tak jak kartka papieru. Teraz przejdę do korektora. Poszukiwałam wśród tych paczek korektora Fast Base, bodajże tak się nazywał, który polecała Gosia Smelcerz, bo ja go nigdy nie używałam. No ale nie mogłam się do tego nigdzie dokopać. Możliwe, że miałam kiedyś tą paczkę, ale gdzieś mi się zawieruszyła, także dzisiaj użyję sprawdzonego korektora, jakim jest Conceal and Define. Mam go w trzech kolorach i mam tutaj taką super size, dużą wersję w kolorze C1 i myślę, że tego koloru właśnie użyję. Ewentualnie do przyciemnienia mam 6.5 oraz 0.5 do rozjaśnienia, także zobaczymy zaraz, czy będę tego potrzebowała. Na razie przejdę do koloru C1. O, myślę, że styknie mi jeden kolor. Staram się nie nakładać tego korektora jakoś bardzo dużo. Wiem, że teraz w kamerze to wygląda tak, jakbym sobie nawaliła go kilogram, ale staram się tak muskać właściwie skórę pod okiem. On już sam z siebie jest mocno kryjący, więc to wygląda naprawdę tak, jakbym miała tego korektora pod oczami dosyć dużo. I zaczynam go wklepywać gąbeczką. On też posłuży mi jako baza pod cienie, ponieważ już go tak używałam. I jeśli chodzi o to, czy lubię ten korektor, bo o nim się już mogę trochę szerzej wypowiedzieć, bo używałam go swojego czasu dosyć często, to naprawdę ma bardzo ładne krycie, porządne. Natomiast pod moim okiem, szczególnie tutaj w wewnętrznej części dolnej powieki, lubi mi się zasuszać do tego stopnia, że tworzy zmarszczki, o których nie wiedziałam. Więc twarz pod okiem nie... twarz pod okiem, skóra pod okiem nie wygląda tak świeżo i promiennie, tylko mam wrażenie, że trochę jednak postarza. Dlatego staram się nie przesadzać z ilością, szczególnie tutaj w dolinie łez. Teraz nałożę go na skrzydełka nosa, trochę na czubek, bo jestem Rudolfem, to już wiemy. Odrobinkę tutaj, ale niewiele, żeby mi się później podkład z korektorem nie zbierały w zmarszczkach. I ewentualnie resztką tego, co mi zostało na aplikatorze, pokryję jakieś przebarwienia, których w sumie już nie mam zbyt dużo. Wyleczyłam w miarę moją cerę po tej przygodzie z samoopalaczem, który mnie zapchał. Także już nie mam ani zbyt dużych grud na czole, a jeszcze tydzień temu te grudy były... Akurat wypadło to na test tych dwóch podkładów, były mocno widoczne. Ale już w miarę tę cerę oczyściłam, już czuję, że jest zdecydowanie lepiej. Wracam do normalności. Podkład i korektor nałożone, także teraz szybko przypudruję twarz i mam tutaj taką nowość z Revolution Makeup Translucent Baking Powder. I tak jak widzicie, on ma delikatny beżowy ton, co bardzo mi się podoba, bo myślę, że będzie pasował do odcienia mojej karnacji, nawet jeżeli by trochę koloryzował. Także teraz go otworzę, bo jest zaklejony, zajmie mi to pewnie następnych 10 minut. I zaraz do was wrócę. Także odsypałam sobie odrobinkę tego pudru na wieczko i teraz doklepię korektor pod okiem, bo już widzę, że dziad zaczął mi się zbierać. I będę patrzeć w dół, dopóki nie przypudruję tych miejsc. No całkiem jedwabiście się prezentuje, póki co pod okiem. Tak jak widzicie, nie robię nim bakingu, bo nie wiem, czego się po tym pudrze spodziewać. Także pudruję twarz takim zgrabnym pędzelkiem. No i wydaje mi się, że gdybym zrobiła nim baking, to byłoby zbyt sucho, bo już nałożony pędzelkiem daje dosyć mocne, matowe wykończenie. No na razie twarz wygląda dosyć jedwabiście, ale jednak trochę sucho. Szczególnie pod oczami widzę trochę Saharę. I nie wiem, czy to kwestia tego korektora, chociaż nie do końca, bo ten korektor mimo tego, że jest suchy, to przypudrowany sprawdzonym pudrem daje dosyć fajny efekt, trochę postarzający, ale jednak nie aż tak suchy. A tutaj z tym pudrem do bakingu jest trochę sucho, a jednocześnie mam wrażenie, że twarz nie jest do końca dobrze utrwalona. No nie wiem, może tu coś tutaj gdybam, może jestem przewrażliwiona, nie wiem, czego bym tutaj chciała. Także na razie zignorujmy to, może będzie ok, czy dobrze jest to utrwalone, to się okaże, wiecie, po kilku godzinach. Także teraz, moi drodzy, przeszłabym może do konturowania twarzy, bo mam tutaj takie fajne paletki, które dostałam akurat ostatnio. I to jest Revolution Pro 4K Bronzer Palette i mam tutaj odcień Cool, który nie jest taki cool, bo te kolory, jak zobaczcie,
Nie, no w sumie tutaj w tym świetle wygląda cool. Ja wczoraj sobie badałam, których kosmetyków dzisiaj mniej więcej użyję i wydawały mi się cieplejsze, ale teraz jestem już pełna nadziei. To nie są takie sine, fioletowe bronzery. Ja czasami lubię takich użyć do samego konturowania, ale może w tej formie taki cieplejszy bronzer też mi się sprawdzi, także nie będę się negatywnie nastawiać. Biorę odrobinkę tego koloru tutaj pod tą mozaiką. Szkoda, że nie mają lusterka. Tutaj zawsze sobie ufaj dole włosy, które będę musiała później wyczyścić. Póki co, słuchajcie, podoba mi się, że mogę stopniować ten efekt, że od razu nie robi mi się jedna wielka przyklejona do twarzy brązowa plama, której nie mogę później rozetrzeć, tylko to faktycznie jedwabiście sunie po policzku, co jest naprawdę plusem, bo są bronzery, nawet takie bardzo drogie, które kiedy przyłożymy pędzel do twarzy, mając nawet śladową ilość produktu, to lubią zrobić smugę, którą później trudno jest rozpracować. A tutaj, tak jak widzicie, wszystko przenika mi się bardzo elegancko, w szybkim tempie, do mgiełki, mam nad tym pełną kontrolę, także super, bo przy mojej karnacji, no, praca z bronzerem jest specyficzna, tu nie ma takiego rachciach i zrobione, tylko ja naprawdę, jeżeli chcę, żeby bronzer na moich policzkach wyglądał dobrze, żeby nie wyglądać przerysowanie sztucznie, jak na Instagram, tylko po prostu wychodząc normalnie do ludzi, no to jednak muszę trochę zwolnić i nakładać bronzery bardzo ostrożnie. Pokażę Wam później na zbliżeniu, ale pod moimi oczami, szczególnie w tej zewnętrznej części, trochę zrobił się sucharek, moi drodzy. Jest dosyć sucho i nie wygląda to za dobrze, ale mam nadzieję, że później dalszym makijażem, makijażem oczu uda mi się to wyrównać, bo przede mną dzisiaj cały dzień, nie zamierzam siedzieć w tym makijażu w domu, mam zamiar wyjść do ludzi i chciałabym, żeby ten makijaż był jak najlepszy. Okej, moi drodzy, także teraz przejdziemy do różu, chyba mam jakieś paletki różów do policzków. Zaraz się okaże. Tak, 4K Blush Palette. Ja nie wiem jeszcze, jaki zrobię makijaż oka, więc nie jest to zbyt rozsądne, że już chcę zrobić pełny makijaż twarzy. Ale mimo wszystko zrobię to, z tym, że użyję jakiegoś bezpieczniejszego różu. I tutaj mam paletkę Revolution Pro Blush Palette w kolorze Pink i wybiorę ten przepiękny. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak intensywny jak w opakowaniu. Bo wiecie, z różami akurat jeśli chodzi o pigmentację, lepiej jeżeli one są słabiej napigmentowane, dlatego strzepuję nadmiar maksymalnie z pędzelka i nakładam. No to jest bardzo intensywny róż. Bardzo. Efekt matrioszki gwarantowany. Więc to są róże nie dla mnie raczej. Bo ja nie lubię uważać na róż, lubię go dołożyć, stopniować, a nie, wiecie, obawiać się, że zaraz sobie zrobię nim plamę, więc teraz jeszcze ten pędzelek wytrę o grzbiet dłoni. I zobaczcie, mimo wszystko ten pigment jest wow, jak cień do powiek, naprawdę. Okej, opanowałam sytuację, jakoś mi się udało. I teraz przeszłabym do rozświetlacza. Tutaj mam taką dużą paczkę z tymi kosmetykami, więc będę w niej grzebać od czasu do czasu. Mam tutaj taką nowość, znowu nowość dla mnie, bo tego nie używałam. To jest rozświetlacz z Makeup Revolution w kolorze takim rose goldowym. I ja wiem, że najbezpieczniej byłoby, gdybym ja go wklepała na podkład, taki nieprzypudrowany. Spróbuję to zrobić naprawdę niewielkiej ilości, tak żeby ewentualnie móc jeszcze zrobić krok wstecz. I użyję pędzelka Blended 156. I zamoczę odrobinę ten pędzelek w tym żelu, w tym glutku rozświetlającym. No trochę się to przenosi, ale ja wolę nałożyć mniej niż za dużo. Bo myślę, że ten glutek lepiej by się sprawdził nałożony na podkład jeszcze wilgotny. To tak, wiecie, dla Waszej informacji nałożyłam odrobinkę, ale nie widzę tutaj przyszłości akurat z tym rozświetlaczem nałożonym na przypudrowany podkład, także przejdę do rozświetlaczy sypkich. I jeśli chodzi o rozświetlacz sypki, to również mam nowość, którą dostałam ostatnio, Skin Finish Radiance. Jest to rozświetlacz. Nazwa wskazuje, że to highlighter, czyli rozświetlacz, więc będę go używać zgodnie z przeznaczeniem. Przepiękny kolor, opakowaniem przypomina mi MAC Soft and Gentle
W ogóle te wypiekane produkty rozświetlające z Maca. No i na policzkach prezentuje się bardzo ładnie. O! Tak, ten rozświetlacz sobie zostawiam tutaj, bo już widzę, że przypomina mi niesamowicie Mac Soft & Gentle. Jest jednak mniej brzoskwiniowy, bardziej szampański. Ślicznie rozświetla, nie jest taki suchy jak wiele rozświetlaczy z Make Up Revolution. Może jest dla mnie, już widzę w podglądzie, za ciemny. Trochę się tego obawiałam i trochę tak niestety jest, że patrząc na wprost, moje szczyty kości jarzmowych się lekko przyciemniają, ale jeśli chodzi o samo rozświetlenie, to jest boskie. I póki co na tym etapie makijażu mogę powiedzieć, że w miarę podoba mi się podkład, bardzo podoba mi się ten rozświetlacz, bronzery są super. Nie podoba mi się chyba ten puder, bo o ile korektor znam i nigdy on mi nie robił czegoś takiego, o tyle tutaj dzisiaj mam straszną Saharę pod okiem i to wręcz wygląda lekko patologicznie. Trochę też na moim nosie jest, tak mówiąc światowo, cakey, bo zaczął ten podkład jakoś się brzydko ścierać z nosa, mam prześwity. Nigdy nie mam problemu z podkładami na nosie. Może to kwestia tej bazy wypełniającej pory, że to się trochę ślizga na mojej twarzy. No nie wiem, mam ochotę wziąć odrobinę jakiegoś pudru z kolorem, ponieważ mam Revolution Bake and Blot w kolorze Lace. I to jest prasowany puder. I może ten puder ma odrobinę krycia i zakryje mi te prześwity na nosie, bo bardzo mi na tym zależy, żeby mój nos wyglądał w miarę okej. Także biorę gąbeczkę, którą nakładałam przed chwilą podkład i doklepuję mój nos. Stracę na tym konturze i stracę na rozświetleniu. Natomiast wolę tak, niż mieć na nosie brzydkie prześwity. Twarz skończona, moi drodzy, także teraz zbliżę Was do siebie i przejdziemy do makijażu oczu. I jeśli chodzi o makijaż, który chciałabym dzisiaj dla Was przygotować, to mam trzy paletki, nie jakoś super ekstra kolorowe, raczej eleganckie w tonacjach chłodnych na przykład. I to jest Revolution Jewel Collection Opulent, która tak jak widzicie jest w takich różowo-chłodnych tonach. Mam również z tej samej serii Jewel Collection taką cieplejszą paletkę, też bardzo piękną, więc może dzisiaj z niej skorzystam. Oraz taką rose goldową, która ma cieplejsze cienie, ale w tonacjach różowych. Także dzisiaj poszłabym w coś eleganckiego, moi drodzy, dlatego że planuję dla Was bardziej kolorowy makijaż w niedalekiej przyszłości, więc trochę chciałabym to miksować, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Także przejdziemy już do aplikacji cieni i użyję beżowego cienia z paletki tej złotej, która ma, tak jak widzicie, cieplejsze cienie, bardzo piękne. Piękne są te paletki. Jeżeli mają fajną pigmentację, to myślę, że warto się nimi zainteresować, bo mają duże, porządne lusterka. Są plastikowe, ale ten plastik nie jest taki tandetny, więc myślę, że fajnie sprawdzą się w podróży. No widzę, że ten beżowy cień jest dla mnie zbyt żółty, więc szybko będę wspomagać się beżowym cieniem z tej chłodnej paletki, która jest srebrna. I zacznę od bardzo pięknego cienia z rose goldowej paletki Jewel Collection. Jedzie karetka, moi drodzy, więc powiem szybko, że to będzie ten różowy. Przepiękny cień o fajnej pigmentacji, może nie stuprocentowej, ale powiedziałabym dobrej jakości, jeśli chodzi o tę cenę. Aż mi się zachciało makijażu w takich tonacjach. Także nakładam go sobie tutaj śmiało również w wewnętrzny kącik, bo bardzo przyjemnie mi się go aplikuje. Nie rozcieram tego jeszcze, nałożę dokładnie ten sam cień na drugie oko, a później chciałabym pozacierać granice jeszcze czymś innym, także na razie buduję szkic tego makijażu. I wrócę teraz do płaskiego pędzelka, którym nakładałam beżowy cień i uśmiecha się do mnie cień z tej złotej paletki, ten cieplutki brzoskwiniowo-rudawy. Jego będę aplikować pomiędzy
tę rozjaśnioną przestrzeń pod łukiem brwiowym, a tym przepięknym różowym cieniem. I na ten moment mam to ochotę na chwilę zostawić i teraz przejdę do Revolution Cut Crease Canvas i to jest taki jakby korektor, akurat ja mam go w odcieniu białym, z taką końcówką idealnie wyprofilowaną do stworzenia cut crease na oku. Na ile ona jest idealnie wyprofilowana, to zaraz Wam powiem. Ewentualnie przeniosę się na pędzelek, który najbardziej lubię do odcinania załamania. No ten chyba nie będzie moim ulubionym. Użyję zatem Hulu P34. Nałożę odrobinę tego produktu na grzbiet dłoni i będę aplikować już moim ulubionym pędzlem. Dobra, moi drodzy, odcięłam cut crease i wracam do tego różowego cienia z początku i wypełniam tutaj tę przestrzeń, żeby ją wzmocnić. I z tego, co już zauważam, bawiąc się z tymi cieniami, to widzę, że one są bardziej podatne na wklepywanie w powiekę niż na rozcieranie. Także to są cienie, które przy rozcieraniu się wytrącają. Przy doklepywaniu utrzymują swój pigment, więc uczulam Was na to. Jeśli chodzi o ten produkt do odcinania cut crease, to tak jak widzicie, lubi się zbierać w załamaniach. Korektory mi aż tak bardzo tego nie robią, także zaraz będę musiała to rozprasować, zanim będę chciała nałożyć jakieś inne cienie. Dobra, moi drodzy, odcięłam cut crease i dołożyłam odrobinę tego różowego cienia w zewnętrznym kąciku. I na ten moment, co mogę Wam powiedzieć, to fakt, że te cienie nie są podatne na rozcieranie, trzeba je wklepywać, dociskać do powieki najlepiej płaskimi pędzlami, wtedy wydusicie z nich maksimum pigmentu. I słuchajcie, zapomniałam włączyć nagrywania i zaczęłam już do Was gadać bez włączonej kamery. Tutaj zaczęłam, rozprasowałam sobie trochę ten korektor, ten produkt do odcinania cut crease, który tak jak widzicie dosyć mocno zbiera się w załamaniach i zaczęłam aplikować złoty cień z tej złotej paletki. I już widzę, że jest to dosyć problematyczne, bo on nie rozkłada się tak pięknie i równomiernie, nawet nakładany zwilżonym pędzelkiem. Jest to metaliczny cień, który nierównomiernie rozprowadza się na powiece. I kiedy próbujecie go doklepać tak, żeby lśnił w miarę równomierną taflą, nie miał żadnych prześwitów, no to zaczyna wyglądać na powiece jak gruz. Także dołożę go tutaj mniej więcej do połowy tego odcięcia, a później będę kombinować z czymś innym, bo nie chcę sobie zepsuć tego makijażu, bo kolorystycznie całkiem mi się podoba. No z tym złotem to była trochę męka, więc teraz przejdę do srebrnej palety i użyję tego brązowego złota, już takiego ciemnego, starego. Konsystencja ta sama, chociaż mam wrażenie, że ten cień jest nieco lepiej napigmentowany, więc może szybciej uda mi się osiągnąć oczekiwany efekt. No nie, te paletki nie będą moimi ulubionymi. Mam wrażenie, że im więcej tego cienia nakładam, żeby uzyskać w miarę przyzwoity efekt, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ten makijaż utrzyma mi się w niezmienionym stanie. Coś czuję, że będzie mi się rolował. Okej, gdyby te cienie miały lepszą przyczepność, mówię teraz o tych matach, to w sumie dopracowałabym je do tego, żeby już nic nie wzmacniać w zewnętrznym kąciku, tylko pozacierać granicę między metalikiem a matem. Ale obawiam się, że zaczną mi się robić plamy. Już widzę, że ten cień się po prostu odkleja w zewnętrznym kąciku i nie wygląda zbyt dobrze, więc teraz jest to ostatni moment, żeby to wszystko w zewnętrznych kącikach przyciemnić. I w tej złotej palecie mamy czarny cień, więc jego prawdopodobnie będę teraz używać. Wezmę płaski pędzelek, to jest Blended 230 Blackout, tak się nazywa cień. I będę nim tutaj przyciemniać zewnętrzny kącik, żeby pozbyć się tych plam. Trochę już widzę tendencję, że te cienie zaczynają się od siebie odklejać i trochę mi to zajmie, żeby pozbyć się tych smug. Okej, moi drodzy, wracam do Was po 100 latach. To łączenie kolorów, żeby nie było plam, to była droga przez mękę. Zajęło mi to naprawdę chyba z 15 albo 20 minut. Same zewnętrzne kąciki, żeby doprowadzić je do w miarę dobrego stanu, gdzie nie ma żadnych plam.
Mogłabym jeszcze się w to bawić, ale obawiam się, że jeżeli teraz zacznę blendować znowu kąciki, no to zaraz spędzę nad tym kolejnych 30 minut, bo wszystko mi się popsuje. No będzie tutaj trochę plam, ale tymi cieniami nie przeskoczę. Okej, teraz przejdę do dolnej powieki i użyję tego ciepłego cienia, którego używałam na załamanie. Problemem tych cieni jest chyba suchość, że one są trochę za suche, jednocześnie za mało napigmentowane, więc mam wrażenie momentami, że rozcieram kredę. Nie jest to oczywiście taki dramat jak na przykład przy tej palecie z Contigo Rosie, no ale jeżeli chcecie już wycisnąć z tej palety coś więcej niż tylko dzienny makijaż, no to będziecie się gimnastykować. Tutaj przed chwilą nałożyłam czarny, brązowy, ale to się wytrąciło po sekundzie. Dodatkowo powstała mi jakaś taka chmura brudu pod spodem, przez co ten makijaż nie wygląda już świeżo. Żałuję, że użyłam tych paletek. Słuchajcie, mogłam wziąć coś innego. Na pewno bym coś znalazła, a może by było lepiej. No nie wiem, czy ja to uratuję. Mam tutaj jeszcze biały eyeliner Revolution Pro Supreme Deep Liner i mam ochotę nałożyć go cienką kreseczką tutaj na to odcięcie, żeby odwróciło trochę uwagę od tego nieudanego cieniowania na zewnątrz. Bardzo wodnisty ten eyeliner. Moi drodzy, wracam do Was po kolejnych 20 minutach próbowania wyrysowania w miarę symetrycznych, ale to już pal licho, w miarę równych i jednolitych kresek, bo ten eyeliner jest po prostu straszny. Ta końcówka jest bardzo sztywna, ona drapie oko, mało tego, ona zdrapuje eyeliner, który już nałożyliśmy, więc tutaj nakładanie drugiej warstwy, gdzie przy jednej to krycie nie jest stuprocentowe, bo ten eyeliner jest mega rozwodniony, no skutkuje tym, że zdzieramy sobie eyeliner, nakładając kolejną warstwę i naprawdę musiałam poświęcić temu bardzo dużo czasu, żeby to wyglądało jak teraz wygląda, a nadal czuję się jak amatorka makijażu. Ja nie wyjdę w tym makijażu dzisiaj nigdzie, więc najwyżej, jeżeli będę chciała gdzieś wyjść, to skrócę ten test, podsumuję go Wam, to jak mi się ten makijaż utrzymał przez tych kilka godzin i po prostu zmyję to wszystko i nałożę makijaż od nowa. Jestem w ogromnym szoku, naprawdę, no myślałam, że to będzie taki pewniak, że zrobię ten makijaż w kilka chwil, no bo to Make Up Revolution, ja lubiłam tę markę zawsze, jeśli chodzi o cienie, eyeliner też, pamiętam, że miałam z Freedom Makeup biały eyeliner, który był rewelacyjny i się nie kruszył, więc był lepszy na przykład od tego z NYXa. Ten to okropne badziewie, no naprawdę, aż mi to ledwie przechodzi przez gardło. Także tak, moi drodzy, ja już widzę, że te cienie metaliczne mi się wykruszają, także no nie wróżę tutaj ogromnego sukcesu temu makijażowi. Natomiast teraz, słuchajcie, wytuszuję rzęsy, przykleję sztuczne i zaraz do Was wrócę. Okej, i jeśli chodzi o usta, to też pójdę na grubo. Dzisiaj użyję takiej pomadki, która jest z Make Up Revolution, ale opakowanie młodząco przypomina mi pomadki z Narsa. Nie mam niestety żadnej pomadki z Narsa dla porównania. Muszę oczywiście otworzyć pomadkę, bo jeszcze tego nie robiłam. No ale jestem ciekawa tego, czy jest to formuła nawilżająca, czy matująca, czy zastyga, także tego się zaraz dowiemy. Konsystencja jest trochę jak powder puffów z NYXa. Czyli taka jak chmurka. Wygodny aplikator. Także jakoś nie mam obawy, że wyjadę zbyt wysoko albo że potrzebuję pędzelka. Nie mam takiej potrzeby. Okej, moi drodzy, usta pomalowane i wydaje mi się, że jest to najlepsza rzecz z dzisiejszego makijażu. Pomadka jest naprawdę bardzo w porządku, fajne krycie, fajna konsystencja. Nie jest to raczej pomadka jakoś super zastygająca, natomiast ma dobre krycie i myślę, że z czasem zrobi się trochę bardziej matowa i że będzie się ją komfortowo nosiło, a jednocześnie będzie utrzymywała ten pigment. Także tak prezentuje się skończony makijaż. Ja oczywiście w międzyczasie pokażę Wam przebitki ze zbliżeń, tak żebyście widzieli, do czego tak naprawdę się tutaj przyczepiam. Także podsumujmy makijaż od samego początku. Jeśli chodzi o makijaż twarzy,
To na początku ten podkład mi się całkiem podobał, dlatego że faktycznie miał to krycie już przy jednej warstwie, widziałam, że fajnie wyrównał mi zaczerwienienia. Natomiast teraz, bo minęło jakieś półtorej godziny, bo tyle mniej więcej bawiłam się z oczami, nie wygląda to do końca świeżo. Na moim czole pojawiły się jakieś takie dziwne prześwity, dziwne jakby suche skórki, których tam nie ma. Po prostu ten podkład jakby się zrolował, zciastkował na czole. Jeśli chodzi o linię uśmiechu, to nie wygląda ona też zbyt świeżo. Czuję się po prostu obciążona. Trochę tak staro się po prostu czuję, bo ta skóra jest nie tyle ściągnięta, co mam poczucie takiej tłustości na twarzy. Jeśli chodzi o nos, no to znów już przebijają powoli to, co próbowałam wyrównać w trakcie, czyli te prześwity dziwne, nie wiadomo skąd. Skóra pod okiem nie prezentuje się najlepiej. Ja wiem, jak działał ten korektor. On trochę wysuszał i sprawiał, że zmarszczki były bardziej widoczne. Natomiast w połączeniu z tym pudrem wygląda to trochę gorzej jeszcze, niestety. No niestety, nie ma tutaj tragedii, jeśli chodzi o korektor, jeszcze byłabym w stanie wyjść z takim makijażem twarzy, ale totalnie dyskwalifikuje ten makijaż oczu. Wiem, mogłam się aż tak nie bawić, mogło mnie aż tak nie ponosić, no ale naprawdę ja ufałam Makeup Revolution, że to wyjdzie dobrze, bo już nieraz Makeup Revolution udowadniało, że nie odbiega jakością cieni zbyt daleko od drogich marek, także dlatego jestem w tak ogromnym szoku. I jeszcze ten eyeliner totalnie nieudany, gdzie na pewniaka chciałam go tutaj nałożyć, jak już zaczęłam i patrzę, że ta końcówka jest taka sztywna, że odkleja mi eyeliner spod spodu, to pomyślałam, Boże, jestem w czarnej. Muszę to jakoś dokończyć po prostu. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to ten efekt podoba mi się, ale przy odpowiednim ustawieniu twarzy widzę, że ten rozświetlacz mnie trochę przyciemnia niestety, więc myślę, że sprawdzi się osobom z ciemniejszą karnacją, a przy tak jasnej karnacji jak moja, ten kolor się może odcinać. Nieznacznie, ale jednak. Bardzo fajna paletka bronzerów, chociaż nie spodziewałam się tego, bo wydawały mi się zbyt intensywne, zbyt ciepłe. Bronzery naprawdę bardzo fajne. Ta paletka cool, może nie jest taka cool, ale fajnie podkreśliła mi kontur twarzy. Nie jest ani zbyt ciepło, ani jakoś nachalnie za ciemno. Także na pewno będę jej używać i ją sobie zostawię. Nie jestem przekonana do paletek różów, ponieważ są zbyt intensywne. Ten pigment jest po prostu... Ja bym sobie życzyła, żeby te paletki miały taki pigment jak te róże. To wtedy zamiana ról by tutaj na pewno wpłynęła na pozytywnie na jakość tego makijażu. No ale niestety z tymi różami się nie polubię, na pewno ich sobie nie zostawię, bo można zrobić sobie po prostu krzywdę, bo ja naprawdę starałam się nakładać śladowe ilości tego różu, a mimo wszystko wyglądało to tak, jak wygląda. I słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje na moich zębach. Tak sobie do was gadam. No ale tak to już jest z niezastygającymi pomadkami, które mają trochę błysku. One mi się zawsze przenoszą na zęby. Szczególnie na początku powinnam teraz wsadzić kciuk do buzi i oczyścić sobie wewnętrzną część ust, no ale... Pozwólcie, że przy was nie będę tego robić. Także tak, moi drodzy, to by było wszystko na ten moment. Mamy godzinę 13:11, także postaram się potrzymać ten makijaż kilka godzin na twarzy, ale jeżeli w międzyczasie wypadnie mi jakieś wyjście, to ja na pewno w tym makijażu nie wyjdę, bo będę się źle czuła, także wtedy przybiegnę do was szybko podsumować to, jak to się wszystko zachowało. Także to już by było wszystko na ten moment, widzimy się za chwilkę. Cześć kochani, wracam do was po prawie 8 godzinach, bo jest 21:12. Z tego co pamiętam, skończyłam test jakoś po 13:00. No i tak jak się domyślacie, jednak moje plany się zmieniły i zostałam w domu, bo stwierdziłam, że chcę, żeby było uczciwie i przetestuję ten makijaż chociaż przez te 8 godzin. I przyjrzałam się sobie przed chwilą w lusterku. Jeśli chodzi o makijaż ust, to tak jak widzicie, utrzymał się bardzo dobrze, ale zaznaczam, że ja przez tych 8 godzin nie miałam okazji nic zjeść. Co do wyglądu makijażu oczu, no to ten eyeliner pokruszył się niesamowicie. To jest chyba najsłabszy punkt całego testu, chyba to już mówiłam, ale nie spodziewałam się takiego rezultatu, chciałam sobie pomóc, a sobie tak naprawdę zaszkodziłam. Jeśli chodzi o te perłowe cienie, to myślałam, że będzie gorzej. Ostatecznie zostały na oku, może trochę się powykruszały w wewnętrznym kąciku,
to samo z drugiej strony, ale nie wygląda to źle. Jeśli chodzi o maty, to to cieniowanie również zostało w stanie niezmienionym, także no nie mogę się jakoś tutaj zbyt mocno do samego cieniowania przyczepić, mimo że dosyć ciężko mi się z tymi cieniami pracowało. Co do podkładu, to tutaj jest ciekawa sytuacja, bo on nie wygląda jakoś znacznie gorzej niż na samym początku. Czoło, tak jak wyglądało, jakoś tak dziwnie, sucho, skórkowo, tak dalej wygląda. Tutaj zrobiło mi się coś dziwnego, ale wyszłam na chwilę na dwór i zawiał wiatr, więc poleciała mi łza. No ale nie jest to na pewno podkład do zadań specjalnych, ponieważ zwykle, kiedy łzawią mi oczy, no to nie robią mi się takie dziwne zacieki. Pozbierał się w zmarszczkach, ściera się z nosa, tutaj mam jakieś takie dziwne linie totalnie, gdzie się starł. Kurczę, ciężko jest mi to tutaj ocenić, myślę, że dałabym na 10 punktów temu makijażowi 4,5, bo nie ma może dramatu, ale nadal nie jest to makijaż, w którym chciałabym dziś wyjść. To jest makijaż, który może spełniałby moje oczekiwania kilka lat temu, kiedy nie wiedziałam, że są kosmetyki, które zachowują się lepiej. W tym przypadku wydaje mi się, że no nie jest za dobrze. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa, pa.